Dzień dobry, Magda Banasiak, Ginekopoland. Proszę Państwa, czasami zaglądamy w program i zastanawiamy się, kiedy dany zabieg zrobić, tak? Czyli mamy trochę tych zabiegów zaplanowanych na cały okres wegetacji cebuli, zastanawiamy się, czy zmieścimy się z tymi zabiegami, czy to już jest ta faza, kiedy trzeba zrobić ten zabieg, czy tamten, więc postaram się Państwu wyjaśnić to, dlaczego robimy dane zabiegi i czemu one służą. Jeśli w programie widzimy taką fazę budowa masy liści, tam mamy zalecany Green Mix, Carrier Cynk i Nutrigreen. Jest to zabieg, który jest inwestycją w tę część cebuli, czyli w szczypior. Kiedy dodajemy takie pierwiastki jak magnez, te wszystkie mikroelementy, które są w Green Mixie, czyli zabieg, który służy temu, żeby napędzać fotosyntezę, dostarczać wszystkich tych niezbędnych mikroelementów, które wspierają proces fotosyntezy, gdzie jest cynk, który wspomaga ten wzrost wydłużeniowy, wzrost elongacyjny i Nutrigreen, który jest aminokwasem również takim jakby wspierającym budowę masy. Więc to jest zabieg, który jeszcze ma nam pozwolić zbudować jak największy szczypior. Natomiast kolejna faza, kiedy to jest początek grubienia cebul, tam jest jedna, druga wielkości cebul, tak jest nazwana ta faza, to jest zabieg, tam mamy podany zabieg z takimi produktami jak Calphon K, jak Calgreen i Great. Ta mieszanka jest inwestycją już w tę część cebuli, gdzie powoli roślina zaczyna fazę grubienia liści spiszowych i potrzebuje takich pierwiastków, które są jakby już niezbędne w tej fazie, kiedy ona jakby już nabiera masę i ten plon zaczyna się budować. Czyli wszystkie te pierwiastki, jak potas, jak wapń, to są te pierwiastki, które już tam budują plon i oba te zabiegi mogą być naprawdę blisko siebie, bo w tej fazie potrzebny jest zarówno i ten pierwszy zabieg z mikroelementami, z Nutrigreenem, z cynkiem, i już zabieg powoli, gdzie mamy potas, wapń i aminokwas roślinny. Proszę Państwa, korzystajmy z tego, że roślina jest w pełnym wigorze, że jest młodą rośliną, gdzie ten wzrost jest intensywny. Napędzajmy ją właśnie nawozami dolistnymi, dodatkiem aminokwasów, żeby czerpała też więcej z tego, co jest w glebie, bo jeśli ją zachęcimy nawozami dolistnymi i aminokwasami, poprawimy jej krążenie tych wszystkich pierwiastków w roślinie, to ona też lepiej i więcej wykorzystuje składników pokarmowych z gleby. Więc w tej fazie robimy masę. Najpierw masa, później łuska.